Witam tak na szybko. Dzisiaj tak będzie krócej. Powiem zaraz coś o tych roletach, o tych żaluzjach. Ale na sam początek taki szybki replay do tego, co tam nagrywałem ostatnio. Czyli do tego domu za 1000 zł, który miał być ironiczny. Filmik wyszedł taki jaki, ale ogólnie naprawdę ja czuję się dobrze. Akurat wtedy był taki, przedwczoraj taki dzień pochmurny i może dlatego wyszło jak wyszło. Ale ja bym chciał na chwilkę wrócić właśnie do tego filmu. Żeby tam nikt nie poczuł się jakiś urażony albo coś tam, że ja kogoś obrażam albo nie obrażam. Albo nie lubię antracytu na dachu. Nie, ja lubię antracyt na dachu, jeżeli pasuje do bryły. I o tym tam może nie powiedziałem tego dokładnie, ale jeżeli pasuje do bryły, to nie ma problemu. Może być i zielony, i czerwony. Nie jest to dla mnie żadnym problemem. Poza tym, co kto lubi, tak sobie buduje. Jestem tylko przeciwny takiemu łączeniu jakby stylów, tak? Bo są domy fajne, na przykład parterówki z jakimś kopertowym dachem, do których pasuje antracyt. Ale jestem przeciwny antracytowi na dachu, na takim typie dworka, tak? Bo to zupełnie ani z tradycją nie związane i psuje cały ten krajobraz, jak gdyby, bo podjeżdżamy. Jeżeli ktoś tam rozumie, o co mi chodzi, w każdym razie, no nie będę tego tak dokładnie tłumaczył. Ja bym chciał, że jeżeli ktoś nawiązuje do tej tradycji takich polskiego, starego budownictwa, to powinien już się tej tradycji trzymać i robić tak, jak to mniej więcej wyglądało. Ja nie mówię już tam o trzcinie na dachu, czy tam słomie, ale jakieś dachy takie, na pewno nie czarne, bo one nigdy nie były czarne. Czyli antracytowe, no bo to mówimy czarne, ale ogólnie jest to kolor antracyt, który przyszedł gdzieś tam z zachodu, z modą jakąś i tyle. Poza tym, co do wielkości domu, ja też nie mam nic przeciwko temu, kto tam buduje 50 metrów sobie dom, 100 metrów czy 500 metrów. To zupełnie jest inna sprawa związana z tym, co ja chciałem tutaj pokazać, bo wiadomo, że bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych budową domu, dlatego te kanały też takie budowlane cieszą się w miarę jakąś tam popularnością, ludzie to oglądają, tylko że zauważcie pewną rzecz. Wchodząc na takie YouTube, czytamy za 50 tysięcy dom. Kurwa, za 100 tysięcy dom, za 150 tysięcy dom. I ludzie w pewnym momencie myślą, kurwa, no po co kupować mieszkanie za 200, 500, 300, 400 tysięcy, jak można sobie kupić kawałek działki, gdzieś może się uda tanio i postawić sobie dom i mieć swój prywatny dom. A to są ceny nierealne, nierealne przy budowie domu. Ja powiem tutaj, bo ja nie mówię o tym za 50 tysięcy, który tam ktoś buduje, bo to altanka większa. Może lepiej będzie w niej mieszkał niż w mieszkaniu. To chce, niech buduje, jego sprawa. Ja nic tam nie mówię. Wiadomo, jaki tam materiałów używa, bo to jest jakaś tam blachodachówka najtańsza, najtańsze panele, najtańszy kibel za 300 zł z marketu i za te 50 tysięcy, wiadomo, altankę się wybuduje takich, co stoi tysiące na działkach tych ogrodowych, tych pracowniczych ogródkach działkowych. Ale jeśli cieszy się z tego powodu i jest zadowolony i będzie w tym domu mieszkał, no to też nie buduje taki mały domek sobie. Tylko nie nazywajmy tego domem, bo to nie jest dom, tylko taki domek po prostu, no może bardziej letniskowy. Ale ja nikomu nie żałuję, tylko właśnie te tytuły są bardzo mylące, bo właśnie ludzie potem się nabierają przez to, że o kurwa, za 100 tysięcy tu można dom wybudować, bo tam ktoś buduje, tak, nie? Nie, za takie pieniądze domu się nie wybuduje na pewno i tam niech nikt nie wierzy w takie bajki, srajki i tyle. No. Także to, bo tam ktoś jeszcze do mnie mówi, że o, bo ja za duży dom sobie buduję i teraz nie mam kasy. Mam kasę, ja się dużo nie poślizgnąłem na budżecie, bo ja miałem budżet na stan deweloperski 250 tysięcy i miałem 50 tysięcy rezerwy, także jeszcze jestem w tym. Już fakt, że przeskoczę go, czyli ta rezerwa mi pójdzie na ten stan deweloperski, ale myślę, że tak w 300 tysiącach już się zmieszczę na spokojnie, z ogrzewaniem, z takim pierwszym wykończeniem, a później jeszcze tam, wiadomo, meble, sreble, jakieś wyposażenie do łazienek, wyposażenie do czegoś. To jeszcze tam parę groszy. Tego nie liczyłem, bo to jakby górka i tutaj nie wiadomo, za ile to się skończy. To może mogę skończyć za 10 tysięcy, idąc po taniości właśnie z marketu jakieś materiały po 10-15 zł, albo mogę skończyć za 300 tysięcy drugie, jak będę chciał tam lepiej. Ale tutaj też do tego domu właśnie jeszcze nawiązując, to pamiętajmy jedno. Czy to jest dom mały, 50 metrów, czy to jest dom 100 metrów, czy to jest dom 1000 metrów,
to domu nie tworzy bryła. Nie tworzy bryła, nie tworzy go dach, nie tworzą go okna, tylko moim zdaniem dom tworzy atmosfera w tym domu. Czyli ludzie, którzy w nim mieszkają, którzy potrafią stworzyć tą atmosferę, że ludzie ich lubią, że ludzie do nich chętnie przyjeżdżają, mają znajomych, mają przyjaciół, którzy właśnie przyjadą do ciebie, czy do ciebie, czy do ciebie, tak? I nieważne, gdzie ty mieszkasz w starej chałupie, czy w jakimś małym domku 50-metrowym, czy w Hawirze ze złotymi, kurwa, klamkami i tam z pozłacanymi sedesami. Także to cała ta bryła i to albo się nam podoba, albo nam się nie podoba, ale to nieważne, bo atmosferę domu to naprawdę wytwarzają domownicy i ci ludzie właśnie, którzy w nim mieszkają, albo przybywają, albo przyjeżdżają. Do jednych jeździmy, do jednych jedziemy chętniej, do innych niechętniej. Choćby oni tam, kurwa, mieszkali w pałacu, to do nich po prostu jedziemy, bo wypada, albo coś tam wyszło, że jedziemy. A do innych jedziemy z przyjemnością, choćby oni mieszkali nawet w takim garażu, jak pokazywałem właśnie w tym wcześniejszym filmie. I to jest właśnie dla mnie takie podstawą tego całego jakby domu. A co do tego właśnie tej bryły, no to uważam, że to nie jest najważniejsze. I niech sobie buduje każdy jak tam chce. I tutaj właśnie będę cały czas walczył z tym, że to są takie oszustwa te cenowe, tak? Bo za 100 tysięcy dom, nie, za 100 tysięcy, kurwa, nikt nie wybuduje normalnego domu. Normalnego, ja mówię niedużego, bo ja nie mówię o 200 metrach, mówię o 100-metrowym domu za 100 tysięcy. Nie ma szans takiej wybudowania takiego domu. Tak, żeby nikt tam się potem nie myślał, że bo za 100. Ja miałem budżet zrobiony i wiedziałem, ile będzie mnie mniej więcej to kosztowało. Na wielu rzeczach się nie pomyliłem, na dachu się nie pomyliłem. Pomyliłem się tam o 1000 zł na fundamentach, na oknach o 6 tysięcy, na ociepleniu trochę tam się pomyliłem, też niewiele, ale tak. Dlaczego się pomyliłem? Bo miałem z tamtego roku ceny, robiłem ten kosztorys w zimę, w międzyczasie materiały podrożały, robocizna podrożała i tak to, nie? I tak to jest i dlatego się tam potem człowiek rozjeżdża na budżecie. I co? No i tyle. No i to już by było jak gdyby o tym domku, także niech nikt tam się nie wkurwia albo coś tam, że bo to taki się poślizgnął na budżecie. Ja się ogólnie tak strasznie nie poślizgnąłem, nie ma jakiegoś tam problemu, ani nie mam tam tych. Tylko właśnie chodzi o ten właśnie taki zasadniczy powód, dla którego to mówię, tak? Bo nawet dom Łukasza, a każdy tam wie o jakiego Łukasza mi chodzi, ten za 150 tysięcy dom, on na początku może był w takiej cenie, w tej chwili nie da rady go tam zrobić nawet stanu deweloperskiego za te pieniądze. Systemem gospodarczym to już naprawdę przy jakichś tam słabych materiałach to może wyciągniemy to, może do stanu deweloperskiego, ale przy słabych materiałach, przy jakimś tam piecu peleciaku albo na ekogroszek, kurwa, kto wymyślił nazwę na węgiel ekogroszek, tak? Ekologiczne źródło spalania. No ale jest jak jest, także że nie wierzcie w takie bzdety, bo tam nie wiem ile teraz będzie kosztował ten dom Łukasza, ale myślę, że z wykończeniem to tak już też pewnie ze 300. Także, że a nie jest to dom też duży, bo tam 106 metrów, jak się nie mylę, i nie ma garażu, tak? Także, że no i nie ma tam dużych przeszkleń jeszcze, tam jest tylko jedno balkonowe wyjście. Ale to mniejsza z tym, nie? Dlatego chodzi mi o to, że ludzie piszą te, kurwa, kwoty, a te kwoty są w ogóle oderwane od rzeczywistości, a dużo ludzi może na tym się oszukać, a bo po co ja będę kupował mieszkanie za 200-300, jak ja sobie za 150 postawię domek, tak? To są kwoty nierealne przy normalnym domu, mówię. Nie o altance, nie o takim małym domku 50-metrowym, który najprawdopodobniej ktoś tam wybuduje, pomieszka rok, dwa albo może pięć i później będzie budował normalny dom, czyli większy. Do tego jeszcze trzecia rzecz dochodzi tutaj, żeby nikt tam nie myślał, że ja mam złą kobietę za żonę, bo nie mam, naprawdę chwalę ją i na ten czas budowy. No, chodziło o to życie takie rodzinne, że tego życia rodzinnego po prostu nie ma. Jeżeli człowiek cały czas poświęca czas tutaj, to ucieka coś innego z tego normalnego życia. I to o to mi tak bardziej chodziło. Moja żona naprawdę, jestem w szoku, przyjeżdża, pomaga. Jak ktoś tam oglądał wcześniejsze filmiki, to widział ją na dachu, widział, nie wiem, czy tutaj akurat przy elewacji, jak malowała elewację, gruntowała, pomaga mi w środku, teraz będzie rozkładała watę, także wełnę w ściany, także ja tu nawet słowa nie mogę złego powiedzieć. Chodzi mi o takie
psychiczne te życie, tak jak gdyby, no, budując dom, coś się traci, a kobieta by chciała tak mieć i dom, i jeszcze tak trochę, tak? I to myślę, że każda kobieta, która decyduje się, czyli żona najczęściej, albo kochanka, nie wiem, tam często teraz ludzie nie mają ślubu, na budowę domu, to powinna sobie zdawać z tego sprawę, że facet się angażuje w to i też go trochę tak rozumieć, że te życie troszeczkę tak biegnie jakby i na innym torem, bardziej związanym właśnie z budową, a faceci najczęściej mocno się angażują w te budowy, więc przyjdziesz zrypany do tego domu, jeszcze coś tam trzeba zobaczyć na internecie, jak to się robi, gdzieś do kogoś zadzwonić, gdzieś tego, i żona się pyta, co dzisiaj robiłeś? No tam postawiłem ścianę. A co jutro będziesz robił? No będę stawiał ścianę. No. A co jeszcze? A co w sobotę będziesz robił? No jeszcze nie wiem. A w niedzielę? A ty już zasypiasz. No i taka jest właśnie dyskusja, i żona potem mówi, a bo ty nawet nie chcesz ze mną pogadać. A tak szczerze powiedziawszy, że człowiek żyje tak to mocno tą budową, że nie ma za bardzo o czym gadać, bo te inne sprawy gdzieś zostały na uboczu. Jakieś wycieczki, wyjazdy, srazdy, spotkania ze znajomymi, chociaż ja tam się spotykam w miarę, nie narzekam, ale jednak to jest tak trochę z boku, i dlatego tu chodzi o to, że żona powinna być moim zdaniem bardziej taki wyrozumiała dla facetów i przez ten czas budowy przynajmniej, a później znowu jechać z nimi krótko. Tak się dla żartu. No, a teraz pokażę wam, powiem wam o tych roletach i żaluzjach, co jest lepsze. Najpierw pokażę wam, ja mam żaluzję, więc pokażę, jak to u mnie wygląda i co jest spierdolone. No, za chwilkę to będzie. Tu za chwilę pokażę wam, jak wyglądają u mnie żaluzje. To jest taka szyna, która jest zamontowana, jak widać, z boku, prawda? Ramy. Roleta jest montowana do tego ramiaka i nie ma problemu z jakimiś tam obróbkami. Ja mam tu teraz takie pole właśnie, które trzeba jakoś zasłonić. Tutaj żałuję na przykład, że nie dałem listwy dylatacyjnej. Są takie specjalne, można było kupić. Ja nie wiem, czy na drugi rok nie będę tego poprawiał jeszcze, więc może dam. Zobaczymy. A tutaj wpadłem na taki pomysł, gdzieś tam popatrzyłem sobie, jak to zasłonić, i wpadłem na takie listwo. One są od czegoś innego zupełnie, ale tak to potem będzie wyglądało. O, coś takiego. Tu nie chcę na razie, one tam będzie, pasuje dokładnie, ale nie będę tutaj na razie tego wstawiał. W każdym razie będzie ta szpara zasłonięta czymś takim, bo obrobić teraz tutaj tynkiem to naprawdę trzeba byłoby uważać, pilnować się. Tu pokażę wam, jak firma montuje na przykład takie ten. Pytałem się pana, czy to takie jest fachowo. Pan powiedział, że takie były śruby w zestawie i takie zamontowali, czyli tu widać rygi psiaki czarne zwykłe. No u góry mamy co mamy, ja tutaj już mam włożoną tam alufolię dodatkowo, do cieplenia zrobiłem, które można było, jak wcześniej mówiłem, dużo wcześniej zrobić. Przed montażem całej tej rolety, tej żaluzji, i byłoby wszystko ok. A dlaczego tak jest? Bo na pierwszy rzut oka tego nie było widać. Tu mam jeszcze niezrobione jedno okno i teraz proszę zauważyć, co tutaj, jak to wygląda. Ja podniosłem troszkę tą żaluzję, żeby właśnie ona była. Ona jest w takiej skrzynce, ale nie ma jak gdyby pleców. To o tym, co wcześniej mówiłem, tak? No i teraz powiedzcie, czy ja jestem piźnięty, czy firma, która montowała to, nie pomyślała o tym, że coś tu trzeba zmienić, tak? Bo ja byłem pewien, że właśnie tam, gdzie jest ta, to ma plecy jak gdyby, czyli o w tym miejscu, nie wiem, czy to będzie, o w tym miejscu będzie też zasłonięte to wszystko, tak? No okazało się, że nie jest, więc jest jak jest. I teraz muszę tutaj właśnie wklejać dodatkowo tam matę ocieplającą jakąś, tak? Bo w tej chwili mam tam tylko trochę styroduru, to dobrze, w ogóle dałem sam z siebie. No i tak to. Także co jest lepsze? No pod tym względem właśnie tutaj montażowym to na pewno rolety. To nie ma o czym, bo rolety są w skrzynce pełne i mają tam z tyłu trochę docieplenia. A czy żaluzje może wyglądają ładniej? Nie wiem jeszcze, bo ich nie używałem, bo nie mam prądu, ale do obróbki są jak gdyby gorsze, tak? Tutaj też widać piękny właśnie, nie wiem, ten, o tutaj właśnie teraz widać, piękny specjalny wkręt, zasłonięty, schowany. No, tak żeby nie było widać, że dziadostwo. Teraz powiem wam, jak to się tutaj stało, że ja tutaj tak robię, jak robię. Ogólnie to mój błąd, bo ja byłem pewien, że
No dobra, za chwilę wam jeszcze. Tutaj w każdym bądź razie można dokupić specjalne zasłony, które są systemowe, że tam od tyłu się zakłada i później tylko steropianem się dojeżdża, koniec. Tu mamy wszystko obrobione, mamy luz, ta szyna wtedy jest tam, no specjalny jest profil do tego. Jak to się stało i dlaczego ja go nie mam, za chwilę wam jeszcze powiem, stojąc przed kamerą, także. No, mamy piękny poranek i teraz wam powiem, jak to jest z tymi roletami, z tymi żaluzjami. No, żaluzje ponoć dodają jakiegoś tam uroku. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale każdy chyba wie, o czym ja mówię, jak żaluzje działają. Żaluzje to są takie same, jak w środku możemy zamontować. Zjeżdżamy do dołu i mamy regulację na klapce, czyli na tym piórze jak gdyby żaluzyjnym, tak? One mogą być też pionowe. Ja mam poziome. Rolety znowu, to wiadomo, jedzie taśma do dołu, zasłania nam całe okno. Żeby było światło, musimy podnieść. Tu nie trzeba podnosić, tu cały dzień może być opuszczona do dołu taka żaluzja i tylko dzień, noc przechylamy sobie na elektryczny włącznik. Ja mam elektryczne włączniki, także przechylamy sobie, nie musimy jej podnosić do góry. Możemy oczywiście, ale nie musimy, żeby było widno w mieszkaniu. Co lepsze, no to każdy musi tu zdecydować. Ja wam powiem, jak to w ogóle się stało, że ja te żaluzje mam. No, takiego babola tu strzeliłem, strasznego, nie wiem czy strasznego, no już teraz mam i tak będzie, tak zostanie. Ale kupując w firmie okna, ja byłem od razu nastawiony na to firmę, także tam nie szukałem gdzieś, bo jest tylko przedstawiciel tej firmy. Więc pomyślałem, że najlepiej od razu kupię tam też rolety. Nie szukałem gdzie taniej, gdzie tego, żeby to było wszystko w jednym kawałku, jak gdyby. W jednej firmie wszystko zrobione, wszystko zamówione, razem zamontowane i ten. No i tak jak mówię, kupowałem rolety. Byłem pewien, że kupiłem rolety. Na 100% byłem pewien, że kupiłem rolety. Jeszcze nawet tam u szwagra swojego oglądałem, jak to tam działa, u kogoś tam jeszcze, jak to działa, jak to chodzi, jak ta skrzynka właśnie tam wygląda. Bo rolety też są różne. Są podtynkowe, czyli te, które jakbym ja mam tutaj żaluzje, czyli są one na zewnątrz i potem steropianem je dokrywamy. Tam trzeba patrzeć przy roletach na to, jak mamy duże okno. Bo jak mamy na przykład dwumetrowe, to 15 steropianu nam najprawdopodobniej, tam nie jestem pewien, nie zakryje, czyli wtedy musi być 20, żeby tą skrzynkę zakryła. Ale tu już teraz nie pamiętam dokładnie. Możliwe, że tam 15 zakrywa, ale chyba nie. Przy normalnym oczywiście zakrywa. No i byłem 100% pewien. Tu byłem jakoś na wyjeździe, gdzieś tam jeździliśmy ze znajomymi i z żoną na jakieś parę dni na wypad. No i jak przyjechałem, okna już były zamontowane, rolety te jeszcze nie, ale znowu gdzieś tam mnie nie było, panowie przyjechali, bo coś tam zamontowali i przyjechałem, tak patrzę i patrzę i mówię, ale tu chyba się coś panowie pomylili, bo to jakieś te dziwne te rolety, nie? A panowie mówią, że no jak rolety, przecież to żaluzje, nie? Myślę, kurwa, jakie żaluzje. No i ja mówię, ale ja rolety kupowałem, a nie żaluzje. No a pan do mnie mówi, no panie, no jak? Rolety. Jak rolety są tańsze, to na pewno panu czegoś droższego byśmy nie zamontowali, nie? Myślę, kurna, no chyba jakaś pomyłka. No to ja do domu na fakturę, kurwa, na fakturze żaluzja, nie? No dobra, już niech będzie, nie? Przyjechali, zamontowali, było jak było. Myślę, dobra, no stało się, no pomyłka w sumie to nie jest jakieś tam istotne, no trochę więcej zapłaciłem, ale to tam też pal do licho, nie? No, później zacząłem ocieplać i przy tym ocieplaniu zauważyłem ten problem nad tym, z tą właśnie taśmą, która jest widoczna. Nie wiem, ona się pewnie odklei za jakiś czas, bo znając życie, ona jest tam tylko tak sobie, bo jest. I będzie sobie później merdała. Poza tym jest straszny mostek cieplny, gdzie starałem się od początku ten dom budować w miarę energooszczędny. To nie jest dom energooszczędny, ale w miarę się starałem. 20 cm steropianu na ścianie, 15 w podłodze, 30 wełny na górze. Na razie mam 15, ale to będzie jeszcze 15 dołożony, będzie 30. No i tu takie kurwa 5 mostków, 6 mostków, 6, bo mam 6 tych żaluzji. No strasznie się wkurwiłem. No później miałem problem właśnie z tymi szynami, które są tutaj, co wcześniej właśnie pokazywałem, jak je teraz obrobić, tak? No bo to jest takie zakamarki i ciężko to zrobić. Pojechałem do biura tam i mówię, panie, no jak tam ludzie to sobie z tym radzą, jak to obrabiają, nie?
sorry, wtedy jeszcze nie zauważyłem tej góry, sorry, pojechałem, jak to ludzie obrabiają te szyny, tak? No i pan mówi, normalnie, są systemowe zakrywki. Mówi, jak systemowe zakrywki? Takie profile tam specjalne, aluminiowe, się wkłada je pod kolor okna, czyli w brązie się wkłada, potem się dojeżdża tylko styropianem, do tego koniec. Mamy cały bok obrobiony. Mówię, ale to... Wie pan, ja już teraz zacząłem ocieplenie, już mam porobione przy tych szynach styropiany, powklejane, to już teraz chyba nie dam rady tego włożyć. A nie, to trzeba było przed ociepleniem. Mówię, no ale to trzeba było mi powiedzieć, jak kupowałem ten, trzeba było mi jakoś tak od razu powiedzieć. No ale pan przecież się nie pytał o to. Kurwa, się nie pytałem, bo w ogóle kupowałem co innego niż kupiłem, tak? Ale moim zdaniem firma, która montowała to, to powinna, panie, tutaj będziesz pan potem miał problem może z obróbką tego, to są specjalne profile, wydał pan tyle, dołoży pan jeszcze trochę i będziesz miał pan święty spokój, tak? Mogli tak zrobić, nie zrobili, bo mają to w dupie i tyle, zamontowali, pieniądze skasowane, do widzenia. Potem wyszło to, no i się okazało, że tak wyszło, że jak ja tam włożyłem swojego trochę styroduru, to już dodatkowo tej folii nie trzeba dawać, bo to już tam trochę ocieplenia jest. No i oni zamontowali. Tak jak mi ktoś tam radził o tej alufolii, oni też tam powiedzieli, że ale to pan teraz tam sobie już wklei, no można było tak zrobić, ale wyszło jak wyszło. I tak to. Także jeżeli żaluzję ktoś chce tam, to też pewnie fajna sprawa, nie wiem. Nie wiem, czy lepsza, czy gorsza, to naprawdę trudno mi stwierdzić. Ale to pilnujcie takich rzeczy przy montażu właśnie. Tych właśnie... Kurwa, no to są duperele, ale teraz mi zeszło cały dzień, żeby tu jako trochę klejem pozaciągać. No teraz wpadłem na ten pomysł, że te małe pola pozakrywam tam, wkleję to na silikon jakiś, czy na klej i tymi takimi kompozytowymi jakimiś tam listwami. Tu wklejam folię. Teraz jak tam pokazywałem, tam nie ma prawie miejsca, tam jest może centymetr, może półtorej. No jest trochę pierdolenie, jak to się mówi. I już drugi dzień będę teraz walczył z tym. Gdzie można było to kupić, to można było zrobić od razu. Czyli jak jeszcze nic nie było, dokleić tą folię i dopiero potem to zamontować. Zajęłoby to naprawdę, nie wiem, na 6 oknach doklejenie tej folii, przycięcie i doklejenie. Kurwa, na pół godziny może. I byłby święty spokój, tak? Ona też tam nie jest super, ale coś tam robi. Nie wiem, czy to marketing, czy to nie ma marketing. Ona tam trochę robi za te, powiedzmy, 5 cm jakby styropianu, ponoć. Czy to prawda, czy nie, to nie wiem. Tam już nie sprawdzałem tych norm, czy norm. Taki jest marketing w każdym razie, czyli handlowcy twierdzą, że tak, super jest. No i tyle, no. A rolety mają właśnie dobrze to, że tutaj jakby nie ma takich obróbek żadnych przy nich, bo one chodzą po tym właśnie ramiaku i to tak jakby nie było tych takich kawałków, wstawek, duperelek. No i mają tą skrzynkę jakby nie było trochę ocieploną już, także no pod tym względem też są lepsze. Także tu wybór do każdego należy, jeżeli żaluzje, to pilnować z tymi obróbkami, jak to potem wykończyć, od razu kupować te, one tam też trochę kosztują, ale przy cenie całej żaluzji to nie jest duży jakiś wkład, teraz więcej nerwów, kombinowania i w sumie do końca to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, bo tamte systemowe są w odpowiednim kolorze i jest tak, jak szyna jest ciemny brąz, tak samo jest ta zakładka, ta zakrywka jest też w ciemnym brązie, nie mamy tego całego tutaj glefu widocznego, jest po prostu w brązie, brązowej glef, jak gdyby tak wychodzi. No niestety jako nieświadomy inwestor, co kupuje, to wyszła, że to w sumie moja wina, że no co panu poradzimy, jak pan nie wiedział, co pan kupujesz. No i nie wiem, no mieli też rację w sumie z jednej strony, a z drugiej to po prostu sprzedali to, co sprzedali. To jest tak samo jak z to suwanko. Panowie zamontowali, potem nie wiedzieli, jak tutaj tą klamkę zamontować, także no fachowcy, no. Może rzadko takie montują, nie wiem, ale to taka prosta sprawa. Kombinowali jakoś wyszło. Także co, na dzisiaj tyle, no wybór, jak już mówiłem, należy do każdego. Ja dzisiaj jednak bym założył te żaluzje, te rolety, bo one są prostsze w montażu, mają trochę tego ocieplenia, nie ma kombinacji. Ja bym już o tym zapomniał dawno, tak? Z tym, że tutaj przy tych właśnie listwach, przy tych tutaj szynach,
czy w rogach do ramiaka polecam dawać te listwy przyokienne. One tam nie są drogie, to są dylatacyjne listwy przyokienne z kawałkiem siatki. One tam kosztują, nie wiem, 10 zł, 15 za sztukę na mój dom, może by to poszło 200-300 zł. To nie są jakieś tam straszne koszty, a naprawdę ułatwiają pracę. Nie trzeba za każdym razem obklejać tego, srać się itd. Także co? Pozdrawiam wszystkich, do następnego. Dzisiaj myślę, że był już taki normalniejszy trochę film, że tam ja nie mam takiego strasznego doła, jak mi się wydawało. Czasami po prostu człowieka nachodzą takie jakieś refleksje. Także cóż, no trzymajcie się. Miało być krótko, a się rozgadałem jak zwykle. Na razie.